kołysanka natury. Cichy poranek nad Puszczańskim jeziorem. Ćwiczenia z Eckharta Tolle. Świadomość ciszy. Medytacja to wejście w spokój, który jest wymiarem świadomości. Świadomość jest ponad myśleniem. Świadomy spokój znajduje się także gdzieś pod myśleniem. Kiedy jesteśmy zmęczeni, stajemy się spokojniejsi. Jedną z najważniejszych spraw w życiu człowieka jest odnalezienie tego wymiaru, wymiaru spokoju. Czasami przychodzi do nas w sposób naturalny, kiedy znajdujemy się w przyrodzie lub pozostajemy w relacji ze zwierzęciem. Może być z Tobą jako część Twojej medytacji, kiedy to przychodzi do Ciebie, w czasie, kiedy medytujesz. Tak oto teraz, zwracając uwagę na fragmenty ciszy pomiędzy słowami. Utrzymanie uwagi oznacza zauważanie tych fragmentów ciszy. To właśnie nazywamy medytacją. Momenty świadomej uwagi, kiedy patrzysz na jezioro bez wysuwania jakichkolwiek interpretacji. Czy też słów rodzących się w Twoim umyśle. Oto po prostu jezioro. Gra wody i światła. Nic poza tym. To tylko wolna iluzja. Wyobraź sobie, iż mgły nad taflą wody to myśli, które popłyną
mogą w każdej chwili także przestać płynąć. Tak naprawdę nie potrzebujesz żadnej interpretacji tego, co widzisz. Możesz po prostu być tam w spokoju i uważności. W spokoju i uważności.